Hej wszystkim, witam was bardzo serdecznie ponownie w drugim gameplayu z Doritos Crash Course 2. Dzisiaj zagramy sobie na Antarktyce. Tak, Antarctic, na Antarktyce. Musimy wydać zatem 25 gwiazdek. Mam 37, więc bez problemu. Tutaj możecie zobaczyć, że w Amazing Jungle w poprzednim odcinku grałem tylko 3 levele i tak też tutaj właśnie możecie zobaczyć. Więcej nie sprawdzałem, ale wystarczająco gwiazdek mamy, aby zacząć kolejny poziom, że tak powiem. Kolejną mapę. Okej, zakupiłem sobie właśnie ten level. No i możemy jechać dalej. Sprawdzimy sobie, jak tutaj ta mapa wygląda. Widzę, że naprawdę kolorowo tutaj jest. Można naprawdę tutaj przyjemnie spędzić czas przy tej grze i przy okazji właśnie napatrzyć się na te niezłe widoki. No kurde, świetnie są skonstruowane te levele, bardzo mi się podobają. Jakieś zamki, tam wodospad, widzę wszystko z lodu, ze śniegu zrobione. Ciekawe, czy my się ślizgamy na tym podłożu. No dobra, nie przedłużajmy, biegnijmy. If you slide jump 10 or more times, okej, nie zdążyłem przeczytać tego. Jakiś bonus. Jeden i biegniemy. Okej. Woo! Ależ jumpy tu idą. O kurde, wow. Dobra, udało się. O kurde, co tu się dzieje? Oj, przewróciłem się. Skakuj. Dobra, udało się. O kurde, aha, dobra, to w ten sposób. Dobra, udało się. Te początkowe levele, wiadomo, są one dosyć proste, później są takie przeszkadzajki, że naprawdę ciężko jest się wyuczyć tego. Wiem to po pierwszej części. Dobra, na linę, teraz tutaj, odczekajmy chwilę i jedziemy. Ohoho, ale dobra, tędy też można podejść. Wow, co tu się dzieje? Wszystko intuicyjnie robię. Co tu się dzieje? Dobra, dało się. Wow, co ja to kombinuję? Masakra. Masakracja. Dobra, dotarliśmy chyba pierwsi? Nie, drudzy. I na jaki medal? No na srebrny, więc nie jest źle, ale razu jeszcze brązowego nie otrzymałem. Zawsze udawało mi się srebrny co najmniej. Więc jak na początki idzie całkiem nieźle. Okej, Don, you have won power up super boost. Wow, widzę, że nawet są jakieś perki. Ale ja na razie z nich nie będę korzystał. Okej, next course. Sprawdźmy. Czy mamy kasę? Mamy. No to co, jedziemy. Kolejny poziom na Antarktyce. Dobra. Bez zbędnego oglądania. Znowu na bałwanie przybyliśmy. Piona! Powodzenia, Miłosztor. Jedziemy! Aha, dobra, tu się cofamy po te gwiazdki. Dobra, straciłem tutaj czas. A, tu widzę, że można... dobra, nie będę kombinował. Po prostu dobiegnijmy do końca. Wow, tu widzę, że jakaś większa rozkmina jest. Okej. Teraz spinaczka górska. I hopsa! Wow! Ja nie pamiętam, czy w jedynce nasz awatar, o kurczę, łapał się krawędzi. Wydawało mi się, że chyba za każdym razem spadał, więc trzeba było na to uważać. Ja widzę, że to zmienili. Okej, ach, idealnie w środek. Ponownie. Co z tym kolej za poświaty, no? Wow, nie złapałem się, wow, i do wody. Ale musi być tam zimno. Współczuję temu awatarowi. Jakie tutaj, kurczę, akrobacje robimy w powietrzu. Nieźle to wygląda. A to jakiś pingwin, zobaczcie, jak pingwin skacze. Się zapatrzyłem w niego. Jak to wygląda, o ludzie!
Do góry! Oj! Dobra, jesteśmy. Okej, to już jest koniec tej trasy. No cóż, tu razem nam słabiutko poszło. Chyba ten srebrny medal w końcu, tak. Ale zawsze to medal, tak? Ciekawe, czy od niej końców, raczej gwiazdek, żeby kupić sobie kolejny poziom. Coś czuję, że chyba kiepsko z tym będzie, ale zobaczmy. 18, a kolejny pewnie kosztuje więcej. 25, no właśnie, albo możemy za 5 kupić tych, ale nie, nie chcę wydawać tamtych. Coś czuję, że one są więcej warte i można je... I lepiej, żebyśmy je po prostu oszczędzali. To wiecie co, pojedźmy jeszcze raz tą samą trasę. Tylko teraz już będę wiedział, żeby nie skakać na tą trampolinę, żeby cofać po te gwiazdki. Spróbujmy uzyskać... Ojej, uzyskać lepszy czas, ale widzę, że z takim startem to nie za dobrze nam pójdzie. Okej, teraz tu do góry. Hops, na dół. Naprawdę fajnie skonstruowane są te trasy. O wiele lepiej niż w poprzedniej części. Tam jak mówię... prawie wszystko było na jedno kopyto. Walczyliśmy w takim zamkniętym dosyć terenie. Oj, oj, oj. Dobra, udało się wyjść z tej opresji. Okej. Już go wyprzedzamy. Kurde, dlaczego? Dobra, skoczmy tak. I tak. Okej, kurde, jesteśmy drudzy, ale mam nadzieję, że zdobędziemy więcej gwiazdek. Dobra, srebrny medal. You won 3 stars, to i tak chyba nadal za mało. No trudno, trudno. Aha, łącznie 8, dobra, proszę, mamy już wystarczająco. Tak, 26 mamy, więc to wystarczy, więc wykupmy sobie jeszcze jeden poziom na Antarktydzie. Ciągle myślę, że to jest Arktyka. Cóż, nazwy są bardzo podobne. Wow, jak to wygląda. Ten pingwin dalej tam skacze. Okej. Okay. Jeden, go! Wow, a to co? Jakieś prądy? O kurde, lepiej po te gwiazdki nie skacze. Cholera! Nie! Skacz! Coś... Widzę, że do niektórych gwiazdek trzeba naprawdę... nieźle, oj, doskoczyć, dlatego coś mi się wydaje, że możemy... ulepszać naszego zawodnika, żeby, nie wiem, na przykład właśnie wyżej skakał, szybciej biegł i tak dalej, oprócz tych perków, o których już wcześniej wspomniałem, bo widzieliśmy, że takie tutaj istnieją. Okej, okay, łojen, co tu się dzieje? Dobra, lecimy dalej. O nie, o nie! I chlup do wody! Dobra. Kurde, jak tam skoczyć? No, to jest już cięższy orzech do wyziemia w tym momencie. Dobra, teraz tak, może zróbmy to, powoli. Nie, tu nie będę kombinował. Okej, okay, teraz już dojdziemy. Hops! Dajesz, dajesz. Oj, o kurde, się przewróciłem tuż przed tym. Dobra, biegniemy. Ohohohoho! Widzę, że na sprincie chyba się tego nie da przebiec, trzeba trochę wolniej. Okej, okay, teraz szybciej. Wow, 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 wow. Dobra, jesteśmy. Ach, trzecie miejsce. Your time, 1.31. Srebrny medal. Dobra, słuchajcie. Dzięki serdecznie za oglądanie. Prawdopodobnie pojawią się jeszcze z tego gameplaye. Mam nadzieję, że się podobało. No i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, hej!